Zginął jako prawdziwy wojownik i towarzysz. Wasz przyjaciel wykonał zadanie do końca. Skąd wzięły się jego zwłoki? Twierdza nie jest pilnowana przez orków cały czas. Wyposzone przez was wróciły do swoich podziemnych jaskiń. W takim razie co teraz? Jest wiele do zrobienia, mój przyjaciel. Gra właśnie się zaczęła, a my jesteśmy świadkami porządku wojny w kolonii. Nie rozumiem. Przecież wojna między obozami istnieje od zawsze. Przecież nic się nie zmieniło. Zobaczysz. To dobry moment, abyśmy wrócili do obozu. Jest wiele spraw, które potrzebują omówienia. Jak widzicie, cały obóz szykuje się na wojnę. Gromadzimy żołnierzy, wykuwamy broń i wzmacniamy fortyfikacje. Chodźcie do środka. Sprawy wyglądają poważnie. Cała kolonia nagle stała się potwornie ruchliwym miejscem. Zanim zacznę, zdobyliście ostatni kamień? Tak, pomógł nam w tym młody Makognia. Mówił, że jest sojusznikiem Lee i jego ludzi. Po zdobyciu kamienia z grobowca zostawiliśmy go w rękach maga. Twierdził, że jest przyjacielem wybrańca. Dopilnuję, aby trafił do jego rąk, a później do Saturasa. Miejmy nadzieję, że można mu zaufać. Tak czy inaczej, wykonaliście swoje zadanie. Powiem o tym Saturasowi przy najbliższej okazji. Może będzie w stanie was jakoś wynagrodzić. A co z tym Orem? Tymor był jednym z nas i dobrze wiedział, jakie ryzyko niesie to zadanie. Czy te kamienie były w ogóle warte jego śmierci? Nic nie można porównać do utraty tak dobrego wojownika i przyjaciela. Wracając do spraw obecnych. Jak mówiłem, kolonia pogrąża się w wojnie. Niektórzy starają się wykonywać swoje zadania. Kiedy inni tracą przez to życie. Gomez postradł zmysły z powodu zatopienia jego kopalni. Mówią, że wymordował wszystkich magów ognia, nie zważając na reakcję innych obozów. Zaczął tworzyć armię, dobrze wyćwiczoną i jeszcze lepiej zaopatrzoną. Dzięki wam zdobyliśmy wszystkie kamienie ogniskujące, co daje szansę wydostać się z kolonii. Lecz nagle wszystkie obozy postanowiły zerwać traktaty z nowym obozem i magami wody, którzy te kamienie posiadają. Obóz Bractwa zawarł sojusz ze starym obozem, pod warunkiem tolerancji wiary Śniącego i ochrony Guru. Starają się obalić magów wody, Gomez ze względu na kopalnię z nowego obozu, a obóz sekty z powodu szerzenia wiary Śniącego. Magowie wody wiedzieli o zaistniałej sytuacji i powiadomili generała Lee, który dokładnie ufortyfikował obóz i jego tereny. Teraz czas na nas, abyśmy wspomogli magów wody. Potrzebuję generała i doradcy, który będzie w stanie odeprzeć wszystkich wrogów i poprowadzi innych towarzyszy jako lider grupy. Podjąłem już wybór pod waszą nieobecność i daję tobie, Anselmie, tytuł przywódcy towarzyszy oraz mojego zastępcy. Będziesz musiał zarządzać i utrzymywać obóz pod moją nieobecność.
Dlaczego opuszczasz obóz? Wszyscy przywódcy obozów spotykają się w starym obozie, aby przedyskutować problemy polityczne. Generał Lee wyznaczył mnie swoim doradcą, dlatego muszę się tam udać. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Możecie się rozejść. Witajcie, kapitanie. Witaj. Kwatermistrz Harrod, panie. Mam zapoznać cię z sytuacją w naszym obozie. Oczywiście. Wybacz, Gorax. Nasza rozmowa musi poczekać. W porządku. Pójdę w tym czasie uzupełnić ekwipunek. Prowadź, żołnierzu. Wznieśliśmy ostatnio nową wieżę strażniczą, panie. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zauważyć ruchy nieprzyjaciela ze strony starej kopalni. Zabezpieczyliśmy także brud. Teraz Gomez, aby przeprawić się do naszego obozu, potrzebuje trola, żeby zniszczyć te barykady. Zwiększyliśmy także ilość łuczników w obozie, aby móc jeszcze lepiej utrzymać pozycję. Cały czas trwają także szkolenia nowych. Kowal pracuje bez przerwy od paru dni. Twierdzi, że przyda mu się pomocnik. Albo dwóch. Co ty na to, panie? Poślij mu dwóch kopaczy. Kowal zasłużył na każdą pomoc. Oczywiście, panie. Ogólnie sumując wszystkie siły, w tym momencie mamy 40 zbrojnych i 30 łuczników do obrony obozu. Teraz musimy czekać na powrót Norda i generała Lee oraz na wyniki narady w starym obozie.